Tak, więc bardziej będziemy dzisiaj mówić o narzędziach, którymi możemy skanować template'y terraformowe niż o terraformie samym i będziemy głównie mówić, a ja będę pokazywał różne rzeczy. Dobrze wszyscy wiemy, że szczególnie w świecie DevOps chcemy testować wszystko wszędzie, a troszeczkę nam brakuje testowania infrastruktury. Do security, czy powiedzmy wokół security, mamy narzędzia do skanowania kodu. Przykładem może być choćby SonarQube. Aczkolwiek Terraform, czy template ARM w Azure, czy CloudFormation jest traktowany trochę po macoszemu tutaj, prawda? Więc dobrze jest wejść w to troszeczkę głębiej i popatrzeć, co my tu możemy osiągnąć. Ponieważ problem jest bardzo prosty. Jeżeli my coś już deployujemy na produkcję, to już może być te parę sekund za późno. Tak? Jeżeli znajdziemy gdzieś na przykład, że mamy otwarte SSH na cały świat, to może być już ta sekunda, dwie za późno. Więc dobrze jest to chwycić troszeczkę wcześniej. Więc porozmawiamy sobie dzisiaj o tym. Mam nadzieję, że się zmieszczę w godzinę. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Więc tak, zacznijmy w takim razie. Ja się nazywam Paweł Piwosz, jestem ambasadorem DevOps Institute, a pracuję obecnie w EPAM-ie jako Lead System Engineer od prawie już 2 lat. Zajmuję się generalnie DevOpsowaniem i tym, co możemy nazwać mindsetem DevOpsowym, krótko mówiąc. Nasza agenda dzisiaj będzie wyglądać troszeczkę inaczej niż standardowo. Podzieliłem ją na rundy. Będziemy mieli kilka rund, te rundy będą punktowane. Pierwsza runda to spojrzymy sobie na kilka skanerów bardzo wysokopoziomowo, taki helikopter view troszeczkę. Później porozmawiamy o Dockerze w kontekście tych skanerów, a co dostaniemy po uruchomieniu tych skanerów, jak je zaimplementować w CI/CD. Troszeczkę więcej o CI/CD tutaj będzie też, jest to dodatkowa kategoria. Jak wyglądają raporty, szczególnie w pipeline'ach i jaka jest jakość skanowania tych skanerów. Punktacja będzie się przedstawiać następująco. Za pierwszą rundę zwycięzca dostanie 1 punkt, później będą 2 i 2 punkty, 3, 3, za raporty 2, to jest tak troszeczkę mniej ważne, natomiast jakość skanowania jako najważniejsza funkcjonalność będzie oceniona najwyżej, czyli w sumie można dostać 18 punktów. Ważna rzecz. Zasada jest bardzo prosta. Nie wchodzimy głęboko w detale. Co mam na myśli? Jak wiecie, w świecie DevOpsowym robimy wszystko na teraz, na zaraz, na za chwilę, na przedwczoraj, więc musimy robić rzeczy szybko. Więc zasadniczo chcemy wziąć sobie pakiet, zainstalować go w CI/CD, uruchomić, dostać wynik. Tyle. Żadne głębokie grzebanie w środku, co jeszcze można, a czemu to tak działa, a czemu nie działa może i co zrobić, żeby działało. Tak? To jest, ja powiem o paru problemach, ale to jest taka podstawowa zasada, którą chcę tutaj przedstawić w tych zawodach, powiedzmy. Jakich mamy zawodników? Mamy kilku zawodników. I tutaj wziąłem zawodników takich, którzy są, powiedzmy, darmowi. Ja jestem z Krakowa, więc to jest istotne, prawda? Oprócz tych zawodników, których tutaj wymienię zaraz, są też inne produkty, które są częściowo bądź zupełnie płatne, albo mają inne funkcjonalności, inaczej są skonstruowane, więc je tutaj pominąłem. Więc zacznijmy po kolei. Pierwszym zawodnikiem będzie Terraform Validate. Wiem, co sobie myślicie. Później będziemy mieli Checkova, Terrascana, TFLinta, Terrafirmę i TFSec. Natomiast Terraform Validate wypada, bo to nie jest rzecz związana z security. On nam waliduje tylko i wyłącznie jakość naszego template'u. Czasem niektóre osoby uważają, że to jest jakaś tam forma security scanu, dlatego tutaj to umieściłem i dlatego to usunąłem, bo to nie jest security scan. Usuwamy także Terrafirmę, ponieważ to jest projekt, który nie żyje od dobrych 2-3 lat. Tak samo TFLint, to nie jest scanner security, to jest linter. Tak?
Więc mamy trzech zawodników de facto. Mamy Czekowa, który jest autorstwa Bliczku. Nawiasem mówiąc, Bliczku ogłosiło 2 dni temu, że zostanie prawdopodobnie kupione przez Palo Alto. Zobaczymy, w którą stronę to się potoczy. Teraz Kan, który należy do Acurix i TFSEC. To są takie trzy narzędzia. Tutaj na dole macie linki do repozytoriów, z których można te narzędzia sobie ściągnąć. A więc w rundzie pierwszej popatrzymy sobie tak bardzo wysokopoziomowo, co dostajemy, tak? Właściwie to jest przejście przez ich strony internetowe tych trzech produktów, więc tu jest dużo tekstów, więc możecie sobie chwilkę poczytać, ja sobie zwyżę, żeby być w stanie więcej do was mówić. Więc tak, co od razu się rzuca w oczy, Czekow jako jedyny jest napisany w Pythonie. To ma swoje plusy, ponieważ ma łatwość instalacji używając pipa. Jednocześnie też ma swoje minusy, ponieważ biorąc pod uwagę pipeline, musimy zapewnić Czekowowi obecność Pythona. Tak? Pozostałe dwa skanery są napisane w Golangu, w związku z tym ściągamy je sobie albo instalujemy, co leży, i jedziemy na żywca w systemie. Wszystkie skanery skanują praktycznie wszystkie najpopularniejsze cloudy, więc AWS, Google, Azure bez problemu. Natomiast różnica jest w tym, jakie frameworki są skanowane. TFSEC jest tutaj najbardziej takim purystycznym narzędziem, on skanuje tylko Terraforma. TerraScan potrafi skanować template'y kubernetesowe, natomiast Czekow jest najbardziej takim ambitnym, on działa i z Terraformem, i CloudFormation, i template'em ERM, i Kubernetesem, i także serverless potrafi skanować. Wszystkie te skanery obsługują najnowsze wersje Terraforma. Różnice zaczynają się mocno robić, jeżeli chodzi o instalatory. Wszystkie można zainstalować używając Brew na macOSie. Czekowa instalujemy pipem wszędzie, gdzie chcemy. TFSEC ma swój pakiet do Chocolate w Windowsach. I tyle. Ręcznie możemy zainstalować te pakiety, te skanery praktycznie na każdym systemie, ale to już jest instalacja ręczna, albo związana z kompilacją, albo po prostu ze ściągnięciem pakietów. Jeżeli chodzi o format wyjściowy, szczególnie o raporty, w jakim formacie są generowane, no to tutaj teraz skan jest bardzo ubogi. Wiem, że JUnit będzie dodany niedługo, ale w tym momencie go jeszcze nie ma. Jeżeli chodzi o dokumentację i konfigurowalność samego narzędzia, no tutaj jest dosyć podobnie, jeżeli chodzi o teraz skana i Czekowa, natomiast TFSEC troszeczkę odbiega tutaj. Więc co bierzemy tutaj pod uwagę w kontekście punktów, które przyznamy? Przede wszystkim jak łatwo, jak szybko i gdzie możemy zainstalować ten skaner. Czy mamy Docker Image w Docker Hubie? Jakie mamy formaty wyjściowe? Jaką mamy dokumentację? I które wersje Terraforma obsługujemy? I wyniki, przynajmniej moje osobiste, są takie, że jeżeli chodzi o instalację, wygrywa Czekow. Pod względem łatwości instalowania nie ma sobie tutaj równych. Docker jest dostępny dla wszystkich tych skanerów i jest ten Docker bardzo fajnie, obrazy są bardzo fajnie zrobione. O tym zresztą będziemy mówić. Formaty wyjściowe, no tutaj wygrywa Czekow ponownie. Jeżeli chodzi o dokumentację, to Czekow i TerraScan, exequo. Jeżeli chodzi o wersję Terraforma, no to wszystkie trzy spełniają nasze wymagania. Jedynym minusem TerraScana może być tutaj to, że robiłem test na przykład z Terraformem 11 czy 0.11 i miał tutaj problemy. Nie był w stanie porządnie zeskanować tego kodu. Więc wyniki są następujące. Wygrał Czekow, dostał ten jeden punkt, bo wygląda najbardziej tak komplementarnie. Tak, prawda? Więc to jest taka rozgrzewkowa runda. Teraz idziemy do mięsa, albo jeżeli jesteście wegetarianami, to do tofu. Zobaczymy, co się stanie, gdy uruchomimy wszystkie trzy skanery, korzystając z tego kodu tutaj. I prawdopodobnie niektórzy z was od razu zauważą pewną rzecz,
że mówimy tutaj o kodzie, który jest dostępny z repozytorium, Acrylixa, czyli stworzony przez twórców Terrascana. Tak, to jest prawda. Zobaczymy, jak sobie one poradzą z tym kodem tutaj. Skanujemy tylko AWS na ten moment i zwrócimy uwagę na parę rzeczy, między innymi na ilość i jakość znalezionych problemów, na konsumpcję zasobów systemowych, co może mieć znaczenie w pipeline'ach, szczególnie, że ja wziąłem przykład AWS Code Pipeline, gdzie te zasoby mają znaczenie, ponieważ jeżeli uruchomimy na przykład 10 tysięcy egzekucji, no to sobie troszkę zapłacimy za to. Bierzemy pod uwagę również czas egzekucji, funkcje raportowe, jak to wygląda właśnie w CI/CD, korzystając z Code Pipeline'a. Więc przechodzimy do rundy drugiej. W rundzie drugiej zasady są bardzo proste i tutaj ta runda dotyczy Dockera. Zobaczymy, jak zbudowany jest obraz, jak jest duży, ile sobie nam zjada i pamięci, i procesora, i jak performuje. Jak one zostały uruchomione? W bardzo prosty sposób. Te wszystkie trzy komendy są wzięte z dokumentacji. Czyli tak jak mówiłem, idę po najmniejszej linii oporu, tak? DevOps, typowy DevOps. Biorę kod ze Stack Overflow i wklejam. Dodatkowo spojrzałem jeszcze na trzy elementy, które mogą się wydawać istotne. Szczególnie jeżeli chodzi o obrazy dockerowe, było dla mnie ciekawe, czy mam taką funkcjonalność dostępną, czy nie. Nazwałem sobie to non-functional requirements tutaj. Więc sprawdziłem, czy mamy w Dockerze dostępny help, czy mamy dostępny numer wersji. Czasem może to być dla nas bardzo ważne. I taki krótką podpowiedź, jak używać naszego skanera. Wszystkie wypadły bardzo dobrze, za wyjątkiem pokazania wersji dla TFSEC-a, ponieważ on pokazał mi develop. Nie wiem, czy to jest wersja, no ale okej, okay. Coś pokazał. I jeżeli pójdziemy sobie troszeczkę głębiej w te kontenery, to zobaczymy parę różnic między nimi. Pierwsza pozycja, ten Dockerish way of work. O co mi chodziło? Chodziło mi o to, że jeżeli puszczam pusty przebieg, taki bez żadnego skana, bez żadnego podania, bez podania template'u do skanowania, oczekuję, że ten Docker się wykona i wyjdzie. W przypadku teraz skana i checkowa tak się nie stało. One sobie żyły po prostu. Jeżeli chodzi o Terrascana, zaraz wam powiem dlaczego. Dostępność Docker Image na Docker Hub wszystkie trzymają. Jak widzicie, checkoff jest zbudowany inaczej, dlatego że jest zrobiony w Pythonie. Wszystkie trzy obrazy są zrobione jako multistage, czyli najpierw jest ta, nazwijmy to, część kompilacyjna i później jest obraz, ten już taki docelowy wydany. Checkoff ma największy rozmiar, tak, prawie 300 mega. Zaskakiwać może rozmiar Terrascana, który jest dużo, dużo większy niż TFSEC-a i to nie jest spowodowane tym, że te wszystkie biblioteki czy policy są już zawarte w kodzie tego Dockera. Nie, nie, nie. Znowu, zaraz wam powiem dlaczego. Warstwy to tak dla ciekawości. No, oczywiście jest, że checkoff ma najwięcej warstw w tym obrazie, ponieważ używa Debiana, a nie Alpina. Użycie pamięci idle to jest ten taki przebieg właśnie bez niczego, zerowy, tak? Zgodnie z oczekiwaniami checkoff tutaj bierze najwięcej, no bo to jest zwykły Debian, tak? W TFSEC-u nie byłem w stanie nawet złapać tego, ile on konsumuje przy takim pustym przebiegu. Natomiast pod obciążeniem, czyli podczas skanu, najciekawsze jest to, że teraz skan wykonuje się najdłużej i zużywa najwięcej pamięci. TFSEC tutaj jest po prostu perfekcyjny, bo to jest błyskawica, trzask zrobione. Checkoff jest nieźle, natomiast egzekucja teraz skana jest tutaj porażająco długa, bym powiedział, prawda? Dlaczego? Otóż rzecz wygląda w ten sposób, że teraz skan posiada wbudowaną funkcję serwera, czyli wyobraźcie sobie, że możemy mieć całą naszą infrastrukturę CI/CD i obok SonarCube'a możemy mieć
wystartowany image dockerowy Traskana i tylko go odpytywać po API. Nic więcej. Niektórzy uznają to za bardzo fajną funkcję, mi się ona bardzo podoba, niektórym ona nie jest potrzebna. I właśnie ta funkcja serwera powoduje zwiększenie tej konsumpcji zasobów. I również działanie tego do obrazu dockerowego, ponieważ on uruchomiony z pustym przebiegiem, on po prostu startuje serwer i czeka. I właśnie tylko i wyłącznie dlatego on dostaje punkty w tej rundzie, Traskan. Ponieważ paradoksalnie, pomimo tego, że zjada najwięcej zasobów, ma to sens, o, tak to nazwijmy. Więc w tym momencie wyniki przedstawiają się następująco. TFSec jako docker jest fenomenalny, Traskan w związku z tą funkcjonalnością dockerową, serwerową, dostaje też swoje punkty i wychodzą na prowadzenie. Jeżeli chodzi o rundę trzecią, w tej rundzie mamy kilka prostych zasad kolejnych. Każda runda ma swoje zasady, tak? Sprawdzamy sobie jakość tego, co i w jaki sposób nam skaner wypluwa. Więc zobaczmy, co może nam pokazać Chekhov. Chekhov prezentuje się w ten sposób. Po pierwsze, Chekhov pokazuje wszystko. I to, co było, te skany, które zakończyły się poprawnie, i te skany, które zakończyły się błędem. Jak widzicie, pokazuje to w naprawdę fajny sposób. Jest to bardzo czytelne. Pokazuje po kolei. Pokazuje ten blok kodu, który jest problematyczny. Pokazuje swój własny indeks. Pokazuje informacje, co jest nie tak. Pokazuje również, w jakim pliku. I co najważniejsze, i to jest naprawdę super, pokazuje od razu, gdzie jest dokumentacja do tego. Jakbyśmy nie rozumieli, co się tu w środku dzieje, możemy sobie to kliknąć i od razu przechodzimy na odpowiednią stronę z odpowiednim wyjaśnieniem. To jest po prostu rewelacyjna sprawa. Prosta, a rewelacyjna. Ciekawostką jest taką, że summary... Co to jest summary? Summary powinno być na końcu, wydawałoby się, prawda? Summary jest na początku. No okej. Okay. Traskan ma bardzo przejrzysty interfejs. Bardzo przejrzyście wszystko pokazuje, co jest bardzo, bardzo pomocne, pokazuje nam też severity. To jest naprawdę super sprawa. Pokazuje też fajnie summary, ile policy zostało znalezionych. Natomiast ta informacja tutaj jest... szczątkowa, bym powiedział, prawda? Nie wiemy wszystkiego. No wiemy, że coś na przykład jest w storage main TF w linii 112, ale musimy sobie tam wejść, zobaczyć i tak dalej, i tak dalej. Efektywnie i tak musimy to zrobić, żeby to poprawić, ale w tym momencie nie mamy tej informacji od razu w skanie. Więc coś za coś. Czytelność kosztem ilości informacji. TFSec dla mnie, ja to też nazwałem takim szalonym formatowaniem trochę. TFSec pokazuje stosunkowo podobnie rzeczy, jak pokazywał Chekhov, ale nie ma linków. I to podsumowanie jest takie bardzo interesujące, ale no jakby nie o tym, o czym ten skaner jest. Więc subiektywnie podsumowując wyniki, Chekhov ma podsumowanie na początku, co jest dla mnie personalnie bez sensu. Posiada linki do każdego problemu, co jest super sprawą. Bardzo dokładnie wskazuje miejsce problemu, co jest bardzo fajne i jest bardzo czytelny w tym wszystkim, mimo wszystko. Traskan ma bardzo czytelne podsumowanie, mówiąc, że mamy high severity 4, medium 2 i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest naprawdę fajnie zrobione. Ma bardzo czytelne formatowanie. Podział ze względu na severity, co jest jako jedyny skaner pokazuje coś takiego, ale ma znowu mało informacji w tym całym skanie, raporcie. TFSec dla mnie jest nie do końca czytelny. Natomiast o podsumowaniu już mówiłem, natomiast bardzo konkretną informację o problemie pokazuje. Tak? I pokazuje, w którym to jest miejscu i wiemy wszystko, więc to też jest super sprawa. A więc tutaj, jeżeli chodzi o wyniki,
Dla mnie personalnie wygrywa Czechow i Teraskan. Natomiast punkty dostał głównie Czechow. Tak? I w tym momencie zmieniło się prowadzenie. Czechow i Teraskan jest na prowadzenie. Dobrze, runda czwarta. W rundzie czwartej, do rundy czwartej, zbudowałem sobie bardzo prosty code pipeline. Dokładnie rzecz biorąc, tam był tylko jeden code build, gdzie testowałem wszystkie te trzy skanery. I to wszystko. Wykorzystamy więc sobie ten code pipeline i sprawdzimy kilka rzeczy. Jak łatwo jest dodać narzędzie do pipeline'u? Jak skaner działa w tym pipeline'ie? I dwie bardzo ważne rzeczy z punktu widzenia continuous deployment. Czy pipeline może zostać przerwany przez skaner? Innymi słowy, quality gate może służyć jako quality gate. A także, czy exit code możemy nadpisać? Czasem możemy uznać, że to będzie dla nas przydatne. Więc jeżeli chodzi o procedurę dodania do pipeline'a, skupiłem się na instalacji narzędzia, czyli czy możemy wykorzystać dedykowany installer, czy musimy to zrobić ręcznie, czy musimy na przykład skompilować źródło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy możemy skaner uruchomić bez dodatkowych pakietów? O co tutaj chodzi? Tutaj jest dosyć istotne. Niektóre skanery, które ja znam, na przykład do CloudFormation, mają wręcz dodatkowe pakiety stworzone, żeby przeformatować output do JUnita. Czyli przykładem jest CFN Lint, o ile dobrze pamiętam, gdzie jest dodatkowy pakiet stworzony tylko i wyłącznie po to, żeby przeformatować output. No, trochę za dużo, przynajmniej jak dla mnie. Czy możemy zatrzymać pipeline, czyli to quality gate? I tak samo tutaj użyłem sobie Dockera jako osobną kategorię. Jak łatwo możemy go użyć w pipeline'ie? I tu mogę od razu powiedzieć, że wszystkie trzy działają w sumie dokładnie tak samo. Więc tutaj nie ma żadnej różnicy, jeżeli chodzi o Dockera. Jeżeli mamy możliwość uruchomienia Dockera w naszym pipeline'ie, wszystkie trzy będą działać tak samo. Jak już zauważyliście, zaczynałem zawsze od Czechowa, ale teraz zacznę od Teraskana. Dlaczego? Ano dlatego. No właśnie, wywalił się. Wywalił się i to się wywalał tak ochoczo ciągle. Używałem różnych obrazów, był to Amazon Linux 2, był to Ubuntu, brałem pod uwagę różne parametry tego systemu, jeżeli chodzi o pamięć i CPU, za każdym razem było dokładnie tak samo. Sugestia od AcureX-a, spróbować przekompilować źródło, ale to się kłóci z tą zasadą, którą wam powiedziałem na początku, czyli biorę, wsadzam, używam, nie zastanawiam się więcej. Tak? Więc znów, oceniając subiektywnie to, co się tutaj dzieje i to są rzeczy, o których już troszeczkę mówiłem, więc to jest tylko takie krótkie podsumowanie. Czechow instalujemy z pipa. Super. Odkopa i jest załatwione. Natomiast potrzebujemy Pythona, tak? Więc musimy zapewnić pipeline'owi to, że ten Python tam jest. Natywnie działa wszystko od razu, nie ma żadnych problemów, po prostu uruchamiamy, dostajemy wynik, załatwione. Pipeline może być przerwany bardzo łatwo. Exit code może być nadpisany. Exit code może być nadpisany, więc możemy sobie zrobić takie dry runy. Powiedzmy, chcemy sobie sprawdzać co noc jakość naszego template'u, tak? Ale nie chcemy, żeby ten pipeline był failował, bo po prostu on nie ma znaczenia do budowania faktycznej infrastruktury. To jest tylko check, nic więcej. Więc możemy ten exit code nadpisać. Teraskan. Ma instalację ręczną i to jest złe sformułowanie, bo to nie jest instalacja de facto. Musimy ściągnąć pakiet i go użyć, tyle. Ale nie zadziałał. Przynajmniej mi osobiście.
Jeżeli chodzi o TFSEC, jest dokładnie ta sama sytuacja. Ściągamy pakiet, rozpakowujemy go, używamy. Natywnie wszystko super działa. Pipeline może być przerwany, więc quality gate zaliczony, natomiast nie możemy napisać exit kodu. To jest jedyny minus, w cudzysłowie, TFSEC tutaj. Jeżeli chodzi o wyniki tej rundy, no to Czechow spełnił wszystkie te wymagania, które przed nimi podstawiłem, natomiast jedyne co było, to tylko to, że sobie musimy zapewnić tego Pythona, tak, przy Czechowie. Runda piąta, mówię. Tu, o, jest. Dobrze. Troszeczkę szerzej na temat pipeline'a i Dockera tutaj. Dlaczego postanowiłem umieścić tę rundę tutaj? Z tego powodu, że dla Czechowa mamy Docker Image, który możemy sobie fajnie użyć, dla Terrascana mamy Docker Image, tak samo dla TFSEC, ale dla Terrascana mamy tą funkcję serwera. Czyli po pierwsze, zapewniamy samym sobie, że skan naszego template'a zawsze będzie wykonany tą samą wersją skanera, co może być istotne, więc usuwamy jedną niewiadomą albo jedną zmienną z równania. Po drugie, możemy umieścić sobie, zbudować sobie infrastrukturę pod nasze CI/CD i obok SonarCube umieścić sobie obraz czy wystartowany kontener z Terrascanem. Bardzo przydatna rzecz, naprawdę bardzo i bardzo fajnie to działa. Dlatego tutaj Terrascan dostaje punkty, ale mimo wszystko Czechow wygrywa dalej. Tak? Czechow prowadzi no stawka jest wyrównana, ale Czechow prowadzi cały czas. W rundzie szóstej sprawdzimy sobie raportowanie, czyli jak łatwo jest dodać raport do pipeline'u, albo jak łatwo jest wygenerować raport w pipeline'ie, jakie informacje raport zawiera. I to jest bardzo istotna kategoria, chyba nawet bardziej istotna niż ta łatwość dodawania tego raportu. Dlaczego? Dlatego, że Czechow pokazuje nam wszystko. Czyli ile testów zostało wykonane, ile z nich było poprawne, ile z nich było błędne. I to jest bardzo, wydawałoby się, normalne, ale istotne w tym przypadku. Teraz skan, no już widzieliście, umarł, więc nie ma raportu. Zresztą nawet jakby nie umarł, teraz skan nie wypluwa raportu w JUnicie, w JUnit XML w tym momencie, w związku z tym dla mnie jego użyteczność jest bardzo mocno zmniejszona. Natomiast jeżeli chodzi o TFSEC, też świetnie buduje raport, natomiast pokazuje tylko i wyłącznie sfailowane checki, sfailowane testy. Więc jeżeli template będzie zbudowany tak, że nie ma żadnych problemów, on pokaże zero. Nie jestem przekonany, że akurat w tym takim raporcie pipeline'owym to jest oczekiwany wynik. Podsumowując raportowanie i to raportowanie, które mieliśmy w CLI-u, które dotknąłem troszeczkę wcześniej i to raportowanie w pipeline'ie, jeżeli chodzi o klarowność raportu, no to teraz Scan ma bardzo klarowny ten raport CLI-owy, Czechow jest drugi, TFSEC jest bardzo podobny do Czechowa w tym momencie. On jest, jak mówiłem, on jest dla mnie trochę bardziej szalony, ale przyznaję mu, że jest funkcjonalny. Jeżeli chodzi o użyteczność raportu, to dla mnie personalnie najbardziej użyteczny raport ma Czechow. To widzieliście na jednym ze screenów, jak to wygląda i wygląda to dużo lepiej. Efektywność podsumowanie, czyli mamy to na końcu, dla mnie tutaj wygrywa Terrascan, bo pokazuje to w bardzo przejrzysty, bardzo czytelny i bardzo konkretny sposób i pokazuje to, co mnie interesuje, czyli ile skanów zostało wykonane, ile policji zostało wzięte pod uwagę i ile tych violations się pojawiło w naszym skanie. Jeżeli chodzi o raportowanie w pipeline'ie, no to na podstawie tego, co widzieliście, Czechow pokazuje to najlepiej, ponieważ on pokazuje wszystko, pokazuje, co było dobrze, co było źle. I to jest to, czego ja oczekuję. Teraz Scan
umarł, więc nie ma raportu, w ogóle nie ma JUnita. Więc jeżeli chodzi o punktację, to, nie, do punktacji przejdziemy zaraz. Podsumowanie, bardzo króciutko, Chekhov ma JUnita, łatwo się implementuje w pipeline'ie, ma pełną informację na temat skanu, czyli co było dobrze, co było źle. Teraz skan nie ma raportu, bo umarł. TFSEC, JUnit ponownie bardzo łatwo się implementuje i pokazuje tylko błędy. W związku z tym, no, efektywnie już można powiedzieć, że wygrał Chekhov, co się potwierdza w naszym wyniku. Chekhov odskakuje. Przechodzimy w takim razie do rundy siódmej i ta runda jest tą rundą najważniejszą i tu jest to clue programu całego, tak? Powiedzmy w ten sposób, jeżeli skaner nam nie działa, to do tej rundy nawet nie dochodzimy, ale okej. Sprawdzimy sobie tak, ilość zaraportowanych problemów, ich jakość, bo ilość nie zawsze znaczy jakość, i jak to nazwałem, false positive, możemy tak to powiedzieć, że to będzie takie false positive, biorąc pod uwagę to, że mówimy dzisiaj o security skanerach, sprawdzimy też, ile tych problemów wskazywane przez skanery tak naprawdę nie są z problemami security. Więc w tym kodzie, o którym mówiliśmy, to jest kod Accurixowy, przypominam, czyli właścicieli Terrascana. Po uruchomieniu wszystkich trzech skanerów dostajemy takie wyniki. TFSEC wypada najlepiej, pokazuje 16 problemów. Potem jest Chekhov, zaraz za nim, 15 problemów, natomiast teraz skan pokazał tylko 9. O, wydawałoby się, że teraz skan na własnym kodzie nie potrafi nawet dobrze tego zrobić, ale czy tak jest na pewno? Nie byłbym o tym taki przekonany. W związku z tym zobaczmy, co nam pokazały te skanery. Chekhov co pokazał? To są wszystkie błędy, które zgłosił Chekhov. Jak widzicie, nie jest ich 16. Dlaczego? Dlatego, że na przykład ensure every security group rule has a description pojawiło się 3 czy 4 razy. W związku z tym spakowałem to zipem do jednej linii. Co możemy tutaj od razu zauważyć? Po pierwsze, czy description dla security grupy to jest security problem? No ja bym nie chciał, żeby mój skaner security wywalił się na tym w pipeline, tak? Jak można zauważyć, bardzo duży nacisk Chekhov położył na S3 w przypadku tych template'ów. Tak naprawdę z tych wszystkich zgłoszeń tutaj, z tych wszystkich kategorii, tylko pierwsza i dwie ostatnie nie są związane ze S3. Tutaj mamy S3, tak? Czyli bardzo duży nacisk na S3. Pokazał nam podatności w load balancerze. Co jest bardzo fajne. Jeżeli chodzi o Terrascana. Terrascan pokazał nam takie rzeczy. Od razu możemy zauważyć, że jeżeli chodzi o S3, tak naprawdę zrzucił nam tylko dwa problemy. Albo dwie grupy problemów. Natomiast skupił się na całości. I co tu jest fajne? Otóż jako jedyny skaner pokazał podatności dla RDS-u, dla VPC, dla CloudWatcha i dla EC2, że nie mamy uruchomionych logów. Czy to jest security problem? To można by polemizować, można by dyskutować, czy uruchomienie logów, flow logów dla VPC to jest faktycznie problem security, czy nie. Ale moje założenie jest takie, że ja wolę wiedzieć więcej niż mniej, więc jak najbardziej. Więc to tutaj jest naprawdę fajne. Jest mniej dokładny ten raport, jeżeli chodzi o S3. Czy to jest dobrze, czy źle? To już jest indywidualna kwestia. Jest mniej informacji tutaj na ten temat. Jeżeli chodzi o TFSEC-a, przypominam, że to był drugi wynik, 16 znajdziek. I co tutaj mamy? Jak widzicie, troszeczkę jest mniej to czytelne, trzeba się bardziej wczytać w ten raport, żeby wiedzieć, co tutaj się dzieje, prawda? Ale tak, przede wszystkim zgłosił bardzo dużo podatności w security grupach i niektóre z nich na wyrost, szczerze mówiąc. Nie jestem przekonany, że jako error
czy jako fail, czy jakkolwiek to nazwiemy, otwarcie 4-4-3 na świat dla security grupy, dla load balancera jest problemem. Może powinno zostać powiedziane, pokazane, hej, sprawdź sobie tutaj, ale czy to jest naprawdę security issue? Nie byłbym tego taki przekonany. To, że load balancer jest wyeksponowany publicznie, no jeżeli nie jest powiedziane, że to jest internal load balancer, no to oczekujemy, że to będzie external load balancer, prawda? Jako jedyny skaner, i to jest jego plus, pokazał zahardkodowane hasło do RDS-a w template'cie. To jest jako parametr. Ten parametr oczywiście możemy nadpisać, ale jest to zahardkodowane. Jeżeli nie nadpiszemy parametru, zostanie użyte defaultowe hasło i to nie jest fajne. I bardzo fajnie, że ten skaner to pokazał. Więc podsumowując bardzo krótko, Chekhov pokazał najwięcej podatności, ale dla mnie personalnie one są najmniej przydatne. Albo może inaczej powiedziawszy, one są mniej związane z security niż w pozostałych dwóch skanerach. Tak? Potrafi zgłosić rzeczy, które tak naprawdę do security nie należą. Teraz skan wydaje się być najbardziej użyteczny na tym kodzie, bo pokazał najwięcej takich ciekawych rzeczy i w największej ilości resursów. I to jest istotna informacja tutaj. Jako jedyny skupił się na tych istotnych elementach, czyli można by odnieść wrażenie, że teraz skan stara się skupić na naprawdę tym, co jest ważne, ale na przykład pominął tego RDS-a i to nieszczęsne hasło. TFSEC jest gdzieś pomiędzy, bliżej teraz skana niż Chekhova, mimo wszystko. Mało precyzyjnie raportuje, przynajmniej w mojej perspektywie, security group, sprawy z security groupami, ale za to jako jedyny zgłosił to hasło do RDS-a, które jest mimo wszystko istotne. Więc w wynikach wygląda to w ten sposób, że teraz skan, przynajmniej dla mnie, wysforował się na prowadzenie i wygrał tą konkurencję. Tak? Więc zwycięzcą w tej całej rozgrywce jest, no właśnie. I teraz pytanie. Podejrzewam, że niektórzy z was zaczynają sobie myśleć, teraz skan wygrał na swoim kodzie, no kto by się spodziewał, prawda? Okej, to zobaczmy. Zrobiłem sobie małe losowanie. Wziąłem sobie 6 przypadkowych repozytoriów z GitHuba. W wyszukiwarce GitHubowej wpisałem teraz Terraform i wybierałem po kolei, może nie po kolei, ale wybrałem sobie kilka tych repozytoriów. Moim celem było znalezienie przypadkiem przynajmniej jednego dla Azure'a i przynajmniej jednego dla GCP. Skupiłem się głównie na AWS-ach, bo AWS znam najlepiej i tutaj było mi najłatwiej ocenić jakby wagę tych znajdziek, które skanery pokazują. W związku z tym, takie repozytorium, Terraform AWS Aurora. Skanery zaraportowały, Chekhov wygrał, tak? Pokazał 4 problemy, TFSEC i teraz skan pokazał mi po jednym. Natomiast Chekhov co wykrył? Niezaszyfrowany SNS topic. Dla tych z was, którzy nie są obeznani z AWS-em, SNS topic to jest Simple Notification System, czyli możliwość wysyłania e-maili albo innych powiadomień. Teraz skan natomiast wykrył, że RDS, czyli baza danych, jest niezaszyfrowana at rest. I to samo zrobił TFSEC. No, jak dla mnie waga tutaj jest oczywista, tak? Chekhov i ten topik SNS-owy tak trochę przestrzelił. No, ten RDS jest zdecydowanie ważniejszy, żeby był zaszyfrowany, prawda? Nawet jeżeli AWS szyfruje gdzieś tam u siebie, no to bądźmy rozsądni i szyfrujmy też nasze bazy danych. Powinniśmy to robić. Więc tutaj efektywnie no, nie ma dyskusji. Teraz skan i TFSEC dostają po jednym punkcie. Dobrze, następne repozytorium, też AWS-owe. Postawienie konsula, używając Terraforma, czyli Terraform Bolt Console Deployment. I tutaj teraz skan nie pokazał nic. Natomiast TFSEC i Chekhov pokazały zgodnie po 7 problemów. Jakie te
co można z tego wyciągnąć. Otóż tak, Chekhov poradził sobie świetnie z passing error, który pojawił się w tym kodzie. Zwrócił uwagę na brak zaszyfrowanych dysków dla instancji. I znowu pokazał deskrypcję dla security grupy. No naprawdę. Teraz Khan, i tutaj ciekawostka, uwaga, umarł. Nie poradził sobie. Po prostu się wywalił na błędzie, koniec. Nie pójdę dalej, bo nie. TFSEC wykrył brak rotacji dla kluczy szyfrujących. Wykrył brak enkrypcji i włączonego logowania dla bucketów S3, czyli dla storage'a. I wykrył, że nasz load balancer jest skonfigurowany tylko i wyłącznie z HTTP, a nie z HTTPS-em. W związku z tym no, zwycięzca tutaj jest tylko jeden oczywisty. To nie ma stu z czym polemizować. TFSEC wygrywa tą rundę i dostaje kolejnego punkta, więc prowadzi. Kolejny repozytorium. Tym razem pójdziemy sobie do Google'a. Obejrzymy sobie Terraform Google Log Export. To jest moduł terraformowy, który możemy sobie ściągnąć i używać w naszym kodzie. I teraz znów ciekawostka. TFSEC i teraz Khan nie pokazały nic. Chekhov pokazał odważnie dwa błędy. Więc co nam pokazał? Otóż Chekhov pokazał znów enkrypcję storage'u i to, że używamy defaultowej sieci. Nie definiujemy jakby własnych ustawień, własnej konfiguracji dla sieci. I to jest bardzo cenne, ponieważ zasadniczo w cloudach, i AWS to nawet mówi bardzo wyraźnie, nie wiem jak pozostałe cloudy, ale nie powinniśmy używać tego, co jest dostarczone defaultowo, szczególnie jeżeli chodzi o sieci. Więc tutaj Chekhov odrabia jeden punkt. Teraz Khan i TFSEC nie pokazały nic. Dla nich było wszystko w porządku. Co mnie, szczerze mówiąc, troszkę zdziwiło. Tym razem teraz Khan nie umarł, przeżył. Następny moduł, znowu googlowy, tym razem VPN. I żaden z nich nic nie pokazał. Wszystko było ok dla nich, za wyjątkiem teraz Khana, bo teraz Khan znowu umarł. I znowu mi się zrobiło przykro. Więc punkty dostał Chekhov i TFSEC, bo jako te dwa skanery przeżyły, wykonały swoją pracę, pokazały, że nic się tam nie dzieje. Więc mieliśmy tak, dwa AWS-y, dwa Google, więc skoczmy do Azure'a. Tym razem prosty template stawiający maszynę wirtualną i TFSEC teraz Khan bardzo zgodnie pokazały po jednym problemie, natomiast Chekhov wyrzucił nam tych problemów 5. Dawid, nie, teraz Khan nie dostał punktu, jak umarł. Nie dostał. Więc co znalazł nam Chekhov, bo to jest tutaj interesujące, prawda? To jest no, bardzo duża różnica znowu. Więc zobaczmy podsumowanie tych skanów tym razem. Chekhov skupił się bardzo na storage'u. Pokazał sporo problemów, enkrypcja i tak dalej, związanych ze storage'em. Zwrócił uwagę, że nie używamy w template'cie TLS-a 1.2. Bardzo fajnie. Teraz Khan zaraportował tylko jeden low risk, co było smutne, bo jak choćby ten TLS nieszczęsny powinien zostać zaraportowany, TFSEC zwrócił uwagę tylko i wyłącznie na ten TLS. Więc tutaj wygrywa zdecydowanie Chekhov, ponieważ faktycznie miał rację, pokazując, że hej, zobacz na ten storage, bo tutaj są istotne rzeczy. Ja wiem, że więc Chekhov wyrównuje z TFSEC-iem, a teraz Khan jest z tyłu cały czas. Ja wiem, że interesujące by było przejść przez te wszystkie repozytoria i pokazać, porozmawiać, pokazać wszystkie ten, ale to byśmy ten meetup miał z 8 godzin, więc przykro mi bardzo, ale nie możemy sobie na to pozwolić tutaj. Więc runda wisienka na torcie. Ostatnie repozytorium, tym bardziej takie bardziej kompleksowe i znowu AWS-owe.
postawimy całe środowisko na AWS-ie z Terraformem. Ciekawostka jest taka, że teraz Khan po raz pierwszy pokazał coś więcej niż inne, przynajmniej jeden inny skaner, tak? Pokazał 6 problemów, TFSEC pokazał tylko 5, tylko 5. A Chekhov jak zwykle ambitnie pokazuje więcej, pokazał nam 7. Więc co zobaczyliśmy w tym, co ja zobaczyłem w tym skanie? Po pierwsze, Chekhov zwrócił znów uwagę na enkrypcję resursów, której tam nie ma w tym template'cie. Powiedział, że hej, masz otwarty port SSH na świat w security grupie. Podstawowy błąd, tak? Bardzo często spotykany, ale podstawowy błąd. Natomiast to, że EC2 miało przyznany publiczny IP, to nie jest błąd. To może być jumpbox. Oczywiście, mamy VPN-y, mamy różne inne formy, tak? Ale to może być jumpbox. Więc dla mnie tutaj to był taki mały minus tego narzędzia. Teraz Khan bardzo dokładnie wszystko zeskanował, pokazał dużo więcej otwartych portów na świat niż tylko i wyłącznie SSH, na przykład port bazy danych i pokazał, że nie mamy połączonych logów na resursach, co jest bardzo istotne. TFSEC zwrócił uwagę na te otwarte porty i w sumie na nic więcej de facto. Więc tutaj w tej rundzie wygrał teraz Khan i dostaje swój punkt, więc te 6 skanów dodatkowych, jak widzicie, kończą się wynikami bardzo zbliżonymi i gdzieś tak w połowie mniej więcej możliwych punktów do zdobycia. I to się zgadza z końcowym wynikiem, ponieważ Chekhov, pomimo tego, że na początku przez pierwsze 5 czy 6 rund prowadził z wyścigu niesamowicie, ostatecznie przegrał o jeden punkt z pozostałymi skanerami. Teraz Khan, pomimo tego, że nie poradził sobie z pipeline'em, nie poradził sobie z paroma repozytoriami, bo jest jakby tutaj na prowadzeniu, bo z tymi repozytoriami, z którymi sobie poradził sobie świetnie. Szkoda, że nie poradził sobie ze wszystkim, no niestety. Co jest warte tutaj do zwrócenia uwagi? Można było zdobyć 24 punkty. Czyli no tak słabo bym powiedział. Nie jestem zachwycony, szczerze mówiąc. Chciałem być bardziej pozytywny po zrobieniu tego raportu. Natomiast jaka jest moja konkluzja tutaj? Przede wszystkim to, co już wspomniałem. Skanery zdobyły tylko połowę dostępnych punktów, czyli czegoś wszędzie każdemu brakuje. Albo tu, albo tam. Gdzie się nie odwrócą, tam wiadoma część ciała jest z tyłu. Teraz Khan wypadł świetnie na swoim kodzie, a na pozostałych kodach szło mu różnie, albo fajnie, albo w ogóle. Jest taki bardzo efemeryczny i pytanie, czy możemy mu przez to zaufać, tak? Chekhov jako jedyny zgłaszał problemy, które nie są tak naprawdę związane z security. Jeżeli chodzi o Dockera, no to TFSEC. Bezwzględnie. Najlepszy obraz, jeżeli chodzi o parametry, o konsumpcję, o performance i tak dalej, ten skaner tutaj wygrywa tą konkurencję w cuglach. Teraz Khan nie poradził sobie z pipeline'em, nie poradził sobie z kilkoma repozytoriami. To dla mnie, nie chcę powiedzieć, go skreśla, natomiast jest to problem, bardzo wyraźny. Natomiast Chekhov najfajniej się integruje z pipeline'em. Więc teraz jest tak naprawdę kwestia dla was, który ten skaner wybierzecie. Jak ja bym to zrobił? Ja bym to zrobił w taki sposób, żebym wziął swoje wszystkie template'y, przepuścił je przez wszystkie 3 skanery, czy więcej, wszystko jedno. Wziąłbym swój pipeline, spróbował zaimplementować wszystkie te 3 jako takie małe POC i zobaczyć tak naprawdę, co wyjdzie. Którego nie użyjecie, każdy z nich będzie funkcjonalny, każdy z nich wam coś powie, jeżeli nie umrze. Natomiast to, co jest dla mnie najważniejszym
Najważniejszą rzeczą do wyniesienia z tej prezentacji jest to, że żadnemu z nich nie można tak naprawdę ufać. Bo potrafią pokazać rzeczy, które są ważne. Na przykład zahardkodowane hasło do RDS-a pokazał tylko jeden. Drugi pokazał co innego, co też było ważne. Trzeci pokazał co innego, co też było ważne. Więc de facto najlepiej byłoby użyć wszystkie trzy. No tylko kto sobie może na to pozwolić i tak naprawdę czy to ma sens. Dobrze, więc to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, ja się postaram na nie odpowiedzieć. Zdążyłem, jeszcze mi zostają 3 minuty. Widzę, że tu jest parę minut, parę pytań. Tak, Paweł, jeszcze chwilkę ci zajmę. Znaczy taką dygresję powiem, że właśnie tak słuchałam ciebie i też o tym powiedziałeś i ty, i Dawid. Tak szybko tutaj wrzucę Dawida komentarz, że wychodzi na to, że najlepiej każdego użyć. Też co ty powiedziałeś? Tak. I też pomyślałam, że najlepiej stworzyć takie narzędzie, które ma wszystko, tak. Te wszystkie trzy narzędzia w jednym. Dokładnie tak. Więc było też tutaj pytanie o to, ile tak naprawdę tych policji i skanów te skanery mają. One mają stosunkowo podobnie. Na przykład jest ciekawe, że TerraScan pokazuje ilość tych policji, które zostały użyte. Jakieś 2-3 tygodnie temu było ich, tych policji było 501 albo 510. Czekow ma bardzo podobnie, TF-Scan używa też podobnej ilości. Więc jeżeli chodzi o te policji, używają podobnych ilości, ale prawdopodobnie albo skupiają się na czymś innym, albo te policji są inne. Ale podejrzewam, że to pierwszy jest tak naprawdę tutaj problemem. Dobra. Może Paweł, od początku, bo tutaj widzę, że trzy właśnie pytania są od Disconnect 3D. Pierwsze, to chyba odpowiedziałeś, właśnie ile wszystkich czeków mają te tule. To było to, co teraz odpowiedziałeś, tak? Tak, dokładnie tak. Jeszcze zapytał o wcześniejsze, jakbyś mógł przeczytać. Tak, nieistotne czeki, czy możemy je wyfiltrować? Tak, możemy je wyfiltrować. W czekowie możemy to w fajny sposób podać, powiedzieć mu omiń ten numer. I możemy się ich pozbyć. Ja tak robię, prawdę mówiąc, tak robię właśnie z tymi security groupami w swoich pipeline'ach. Czyli po prostu je bierzemy, usuwamy i nie interesujemy się nimi w ogóle. Więc wszystkie te trzy skanery mają taką możliwość. No dobra. I ostatnie pytanie od tego samego użytkownika, trochę dłuższe. Dokładnie tak. Podejrzewam, że to pytanie padło w momencie, jak rozmawialiśmy tylko o tym pierwszym repozytorium Acurixowym. Potem pokazałem, że możemy poskanować pozostałe też. One wszystkie potrafią pracować na najważniejszych cloudach. Wydaje się jednak, że AWS jako najbardziej popularny jest najbardziej w fokusie, nazwijmy to, wszystkich trzech firm. Że te skany dla AWS-a są najbardziej takie pełne i zwracają najwięcej raportów. Co z niszowymi providerami? I tutaj jest problem. Tutaj jest problem, ponieważ o ile dobrze pamiętam, Czekow chyba coś wspominał o Alibabie. TerraScan nie idzie w tą stronę. A teraz skanuje tylko te trzy cloudy. Więc z niszowymi cloudami jest tutaj no, kłopocik. Czekow jest najbardziej taki komplementarny, jeżeli chodzi o czy kompletny, jeżeli chodzi o po pierwsze frameworki, które skanuje, po drugie cloudy, które może dotknąć. No dobra, kolejne pytanie, trochę się uzbierało, ale jak najbardziej nas to cieszy. To super, bardzo dobrze. Ja też się cieszę, właśnie. Takie bardziej, mniej techniczne, ale też bardzo ciekawe pytanie. I tutaj wam coś powiem, bo to jest bardzo dobre pytanie i ono nawet wychodzi troszeczkę dalej, to znaczy moja odpowiedź wyjdzie troszeczkę dalej. Paradoksalnie uważam, że najbardziej przyszłościowy z tych trzech będzie, nie jest, ale będzie TerraScan,
ponieważ Accurix, i to też jest nawiązanie do kolejnego, do jednego z kolejnych pytań o płatne narzędzia. Accurix oferuje platformę do skanowania template'ów i zrobienia tak naprawdę prawdziwego self-healing i porządnego podejścia, czyli to wygląda w ten sposób, że mamy sobie template, pushujemy ten template do AWS albo innego clouda, nieważne, tworzymy sobie coś i gdzieś pomiędzy jest nam, stoi sobie nam ten, ta platforma Accurixowa, która skanuje ten template, potrafi zeskanować też naszego clouda, zobaczyć po pierwsze, czy są jakieś problemy w template'cie, jeżeli tak, to zrobi nam pull requesta i wyśle informację, hej, popraw to. Tu masz kod już poprawiony, popraw go, używając teraz skana, jak również porównać oba te stany, czyli template i faktyczną infrastrukturę i zobaczyć to, co się nazywa drift, czyli dla tych z Was, którzy nie znają tego sformułowania, czyli te zmiany, które są w realnej infrastrukturze, a nie są odzwierciedlone w kodzie. I znowu, na podstawie tego możemy wykonać dwie rzeczy, albo wycofać te zmiany, przywrócić template, albo poprzez właśnie skaner zaimplementować pull request i z tymi zmianami już do naszego template'u, czyli tak naprawdę dwa wyjścia. Cały ten proces, on będzie zawierał teraz skan. W tym momencie chyba go jeszcze nie zawiera, ale chyba będzie zawierał teraz skan. Wiem, że Accurix bardzo, bardzo chce inwestować właśnie w to oprogramowanie. Jeżeli chodzi o checkowa, w tym momencie, jakby to pytanie się pojawiło 3 dni temu, powiedziałbym, że biorąc pod uwagę tylko to, że faktycznie on ma problemy, ale on jest fajnie, w sensie, że zgłasza rzeczy, które może nie powinien zgłaszać, ale on się bardzo fajnie rozwija, bardzo dynamicznie, on ma fajne community, tam naprawdę dużo się dzieje, ale Palo Alto powiedziało, że chce go kupić, więc zobaczymy, co tam się będzie działo. Może się okazać, że Czekow stanie się płatny, albo pójdzie w ogóle tylko i wyłącznie jako Community Edition. TFSEC wygląda tak naprawdę najbardziej stabilnie. Niepozornie stabilnie i on brzydko mówiąc nie ma za sobą jakiegoś wielkiego gracza. W związku z tym jest rozwijany tak naprawdę przez community głównie, tak? Więc ja bym patrzył przychylnym okiem na Teraskana. Przede wszystkim sprawdziłbym sobie na moim template'cie, który z nich pokaże najwięcej sensownych rzeczy i na tym się tylko i wyłącznie skupił, na tym jednym skanerze. Może bym zrobił tak, że na przykład na maszynach DevOpsów, deweloperów, kogokolwiek miałbym jeden skaner, który jako pre-hook commitowy by działał, a drugi w pipeline'ie, ale no to już taki trochę over-engineering jest, wydaje mi się. Dobrze. Nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie, ale odpowiedziałem dużo. Nie do mnie pytanie, ale ja słuchałam i się dowiedziałam, więc tutaj u mnie to raczej według mnie tak, ale to nie wszystkie pytania, bo jeszcze jest pytanie o to, czy wiesz może z doświadczenia, które narzędzie jest najlepsze na modułach ażurowych? W tym momencie wydaje mi się, że najbardziej kompleksowo sprawdzi GE Checkoff. Nie jestem przekonany co do jakości tych skanów, ale najwięcej takich hintów da Czekow w tym momencie. Zresztą w większości swoich projektów używam cały czas Czekowa, mimo wszystko. I chyba, a nie jeszcze, dobra, przedostatnie, jak widzę, może się jeszcze pojawić. Czy jest możliwość dodania własnych reguł? Nie wszędzie. Teraz Scan nie umożliwia, Czekow umożliwia. TFSEC, szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy sprawdzałem. Wiem, że w Czekowie można napisać swoje własne Pythonowe czeki i własne reguły.
No dobra. I chyba ostatni, chociaż może się jeszcze pojawić. Tak. Jak CDK. Wygląda wykonanie skanerów przy użyciu CDK dla Terraform? Tak, tutaj niestety, Sebastian, musimy się skupiać na HCL-u. CDK jako taki nie jest skanowany. Przykładem, bardzo ciekawym przykładem właśnie tutaj, jak działa jakieś, nazwijmy to injekcje, czy jakkolwiek to nazwać po polsku, angielsku, fragmentów kodu do Terraforma. Właśnie ten pierwszy przykład, gdzie Terrascan się wyłożył tak ślicznie na tym bananie, tej skórce od banana, to był właśnie przykład, gdzie był kawałek kodu w template'cie.